Witam wszystkich, tu Lawoskor i zapraszam na kolejną sesję z serii Zagrajmy Fallout 2. Jej. I to jest sesja ciężko edytowana. To jest sesja, która wynosiła pierwotnie prawie 3 godziny. Jednak obcinając dosyć dużo ochłapów materiału, udało mi się skompresować długość do godziny z hakiem. No i tak, jak poprzednim razem, jesteśmy jeszcze w Reading i nie wiem, wezmę ostatnie zadanie. Właściwie chyba w Reading są jeszcze dwa zadania. Jednak jedno z nich każe nam czyścić całą kopalnię z pewnych potworków, które zaraz zobaczymy, czego nie zamierzam robić, ponieważ jest to dosyć nudne zadanie. Naprawdę mam już podziurki w nosie walki w tej grze. No i tak, gadamy z Madge LaBarge. Bardzo fajne imię. Właściwie jej nazwisko chyba bierze się z jeziora. Czy z miejscowości nad jeziorem. Bo stamtąd właśnie pochodzi. I Marge popiera RNK. Co jest bardzo ważne, jeśli chcemy wykonać to zadanie właśnie sprzyjając RNK. Ona prosi nas o zdobycie zapasowego, czy nowego chipa do koparki. Jednak tego chipa nie musimy sprzedawać jej. Można sprzedać tego chipa w drugiej osobie. Nie pamiętam, jak się nazywa. On chyba jest w tej kopalni obok. Tak mi się zdaje. I ta osoba popiera nowe Reno, co oczywiście sprawia, że od razu jest moim zaciekłym wrogiem. I... Tak, tutaj właśnie poznamy nowych przeciwników. Czy to nie będą ostatni przeciwnicy? Ostatni nowi przeciwnicy? Właściwie nie wiem. Jednak tak, zjeżdżamy do kopalni Wanamingo, w której spotykamy tom-tororum Wanamingo. Czyli, nie wiem, bardzo skarlałe obcaki z filmu Alien. Nie mam zielonego pojęcia, co u diabła twórcy myśleli projektując tę postać. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. To wygląda... Może nawet nie chodzi o samo zaprojektowanie. Nie mam zielonego pojęcia, jak oni uniknęli pozwu. Przecież to wygląda jak obcy. No i tak, Wanamingo. Co ciekawe, to nie są mutanty. To są stwory stworzone za pomocą wirusa FEV. Czyli zgaduję, że miały być pewnego rodzaju bronią biologiczną. Nie wiem, coś w rodzaju jak Huntery, czy w ogóle wszystkie kreacje z Resident Evil. Jednak, to nie są ciekawe stwory, po prostu dosyć żywotne. Występują, jak widzimy, w dwóch odmianach. Szare są mocniejsze, mają 200 punktów zdrowia, czy coś ponad 200. Te brązowe mają ich 120 bodaj. I można o nich pogadać, chyba nawet z Marge. On nam mówi o tym, że są dosyć odporne na broń palną. Czego? W siebie, nie wiem. Tak dawno nie grałem w tę grę inną postacią i nie pamiętam. Zatem może, ale na tym etapie chyba powinniście mieć jakąś lepszą pukawkę, zatem ta ich odporność nie jest aż taka trudna. I tak, jeśli weźmiecie zadanie od burmistrza Reading, wtedy każe wam zabić każdego Wanamingo w tej kopalni. I nie dość, że jeszcze musimy to zabić, to jeszcze musimy kupić najpierw tą kopalnię. W takim stylu, żeby potem... Znaczy nie musimy do końca, ale musimy to zrobić jako część zadania. Zatem pewnie można po prostu wybić Wanamingo i potem zaraportować to burmistrzowi. Jednak tak, ja tego nie chcę robić. Ta kopalnia ma bodaj 3 czy 4 poziomy. Może trochę mniej, może przesadzam, ale wiem, że ma co najmniej 2. I to jest po prostu, nie wiem... Wanamingo są po prostu dosyć żywotne. Znów, na tym etapie gry nie sprawiają większego zagrożenia. Czasem potrafią nas powalić. Właściwie mówiąc czasem, mam na myśli niemal cały czas. Może to moje ślepe szczęście. I tak, to właściwie tyle, ile można o nich powiedzieć. To są po prostu irytujące stwory.
No i mój pies trochę się wykazał w końcu, bo jak wiecie, każdy towarzysz w tej grze ignoruje walkę, dopóki, nie wiem, przeciwnik nie znajdzie się jakiś heks dalej od niego. Chociaż czasem mi wtedy ignorują, z tym jest pewien. No i tak, jak widzicie, za zabicie kilku Wanamingo dostajemy bardzo dużo punktów doświadczenia, co może kusić kogoś, kto naprawdę chce zdobyć tyle poziomów i, nie wiem, jakieś tam cudowne perki na 24 bodaj. Są niektóre do odblokowania. Nie jestem pewien, czy ja odblokuję swój, ja mam... Dla mojej postaci byłby dobry perk... Jak on się nazywał? Nawet nie wiem, jak w polskiej wersji się nazywa. Chyba w angielskiej to było Destroyer. I tak, to jest nawiązanie do Conana, bo nawet mamy wtedy... Vault Boya jako Conana. W opisie perka, czy w ilustracji perka. Jednak ja nie jestem pewien, czy ten poziom osiągnę. Może, może nie. Wszystko jedno. I tutaj widzimy w oddali koparkę, żniwiarkę, czy cokolwiek to diabeł jest. Wygląda dosyć groźnie. Z której właśnie możemy pozyskać chip, o który nas prosiła Marge. Co ciekawe, tych chipów są aż dwie sztuki w samej kopalni, ponieważ ta kopalnia jest dosyć duża. Drugi się znajduje na chyba dolnych poziomach, coś w tym stylu. Jednak nie możemy sprzedać dwóch chipów, możemy sprzedać tylko jeden i nie wiem. Zdaje się, że logicznym postępowaniem, gdybym był tą Labarge Marge, to raczej bym kupił dwa, gdyby, wiecie, ten pierwszy się zepsuł albo by nie działał. W końcu, no cóż, raczej nie sprawdza tego chipa, kiedy je oddajemy, po prostu daje nam kasę i do widzenia. Zatem... Jestem ciekaw, czemu nie dali jakiejś fajnej opcji dla... Myślę, nie jestem ciekaw, ale czemu nie dali, po prostu trochę mi przykro, że nie dali żadnej opcji dla złej postaci, na przykład, nie wiem, zła postać by mogła dać kawałek złomu, czy kawałek jakiejś elektroniki pomieszanej z kablami, coś w tym stylu i po prostu powiedzieć, że to jest chip jakiś ulepszony. Chyba, że, nie wiem... Tak, i walka cały czas trwa. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mogę mówić jeszcze w przypadku tych Wanamingo. Jeszcze mogę powiedzieć w tym. W Falloutie New Vegas jest o nich miała mała wzmianka. Chyba jeden NPC mówi, że widział je biegnące... Jak to było miasteczko? Nowak, zdaje się. Jest jakaś, taki zwariowany NPC, który właśnie mówi, że widział jakieś biegające Wanamingo, jednak tak, Wanamingo nigdzie więcej poza tą grą nie spotkamy, co zresztą za bardzo mnie nie dziwi, bo pewnie później byłoby ciężej jakoś, może po prostu Fallout 2 jakoś, Falloutowi 2 uszło to, że zeżnęli ten wygląd od filmu obcy, ale nie jestem pewien. Może mieli jakieś ugody. Albo może po prostu ta postać nie była aż taka podobna. Dla mnie jest diabelnie podobna, po prostu jest mniejsza i ma macki zamiast przednich łap. No i ogona nie ma. A i przy okazji, pewnie zauważyliście, że od dobrych kilku minut uderzam Wanamingo w oczy, pomimo że oczu nie posiadają, jednak co ciekawe, cały czas mam tą podwyższoną szanse na trafienie krytyczne. Nie wiem, jak to działa. No i tak, biorę człowieka czynu, bo w połączeniu z poprzednim perkiem, jaki wziąłem, czyli te szybkie stopy, to się nazywało, te bonusowe ataki wręcz, po prostu będę mieć więcej okazji do atakowania przeciwników. No tak, i oczywiście jeszcze będę uciekać, ale oczywiście gra musi inicjować walkę, z niewiadomej przyczyny. To jest zawsze bardzo miły element Fallouta. W połączeniu z tym, z tą niemożliwością przewijania, czy zobaczenia całej mapy, to też jest po prostu klasyczny Fallout. I przy okazji, tutaj widzimy te jaja Wanamingo, nie jestem pewien, czy... Jeśli chcemy wykonać to zadanie dla burmistrza Rednik, czy musimy zniszczyć te jaja, czy będzie to jak w przypadku
Matki Szponów Śmierci z części pierwszej, gdzie, jak pamiętamy, musieliśmy zniszczyć każde jajo Szpona Śmierci. W przeciwnym razie, po odczekaniu tam kilku dni czy kilku godzin, nowe Szpony Śmierci by się po prostu z tych jaj wykluły. Tutaj zgaduję, że pewnie byłoby tak samo, jednak kto wie. Ten żywotny, zafajdany Wanamingo. Zdaje mi się, że po tylu ciosach powinien już zginąć, nie? Sobie czy gra mu przypadkiem nie zregenerowała punktów zdrowia czy coś. No ale okej. To by było na tyle, jeśli chodzi o Wanamingo. Mam nadzieję, że już nigdy ich nie spotkałem. Nie pamiętam, gdzie można było je spotkać na mapie świata. Wiem, że gdzieś spotykałem. Może gdzieś poniżej. No, mój pies oczywiście wlazł miny. Gdzieś poniżej Klamat? Czyli powyżej Navarro? Może? Już nie pamiętam. Wiem, że raz spotkałem i chyba udało mi się jednego Wanamingo zabić z poganiacza bydła. Ulepszonego oczywiście. Jednak. No i tak, masz ten moduł koparki, czy co, tak mówiłem, no to procesor, czy coś w tym stylu. Tak, czyli mamy dwie kopalnie i dwie kopalnie używają dokładnie tych samych koparek. Nie wiem, to jest trochę dziwne, że w ogóle cokolwiek w tym świecie ma jakikolwiek działający sprzęt, bo zazwyczaj widzimy samochody czy ciężarówki kompletnie rozwalone. My wyróżniamy się tym, że mamy praktycznie jedyny działający samochód w grze. A tutaj nagle dostajemy miasto i z koparkami. No tak, mogę jeszcze pokazać tego burmistrza, który, co ciekawe, nie wygląda jak burmistrz. Spodziewałem się pana w jakimś garniturze, jednak nie. To jest koleś w pancerzu metalowym, który chce nam obchnąć akt własności kopalni za 1000 kapsli i wtedy mówi nam o tym, że ta kopalnia oczywiście jest zasiedlona przez Wanamingo, które chcemy na pewno usunąć. Wtedy on od nas ten akt własności odkupi. Jednak to mnie kompletnie nie interesuje. Wiem, że próbowałem raz wykonać to zadanie, ale to jest po prostu takie uciążliwe. Nie wiem czemu, ale nawet te toksyczne jaskinie z początku gry, kiedy musiałem bawić się z tymi złotymi gekonami, musiałem uciekać co kilka punktów akcji i nie wiem, uderzać tylko raz, to mnie bardziej wciągało niż taka walka, gdzie właściwie nie muszę przejmować się za bardzo obrażeniami i okładać przeciwników z mojej pięści. To jest nużące. No i tak. Poradnik pewnie jeszcze przed dostaniem się do Broken Hills udamy się w to miejsce, w to nieznane miejsce. Czekając na dzień. Albo nie. Teraz poczekamy do dnia. O tym miejscu mogliśmy, czy nie o jego dokładnej lokacji, jednak o istnieniu tego miejsca mogliśmy usłyszeć wcześniej od kapitana Starka, który jest dowódcą straży w Kryptopolis. Nie, to był sierżant, nie kapitan. Przepraszam, Stark, nie jesteś taki dobry. I on mówił nam o atakach zorganizowanej grupy najemników na Kryptopolis, atakach, które przynosiły Kryptopolis sporo kłopotów. Po małej gadce można dowiedzieć się o przybliżonym kierunku, z jakich te ataki nadchodziły. Wtedy możemy po prostu łazić po mapie świata i trafić w to miejsce. To jest właśnie kryjówka tych najemników. To jest zadanie, nie wiem, znów pięknie nieodznaczane przez naszego P-Boya, bo wiecie, bo Fallout i nikomu się nie chciało. Jednak tak, za to zadanie chyba to jest zadanie, którego wypełnienie, które to, co chcę powiedzieć, to,
To jest zadanie, które chcemy wypełnić, jeśli chcemy zostać kapitanem straży. Tak mi się zdaje. Chyba właśnie to jedno z tych zadań musimy wykonać. To i chyba jeszcze korespondencję między Westinem a pierwszym obywatelem. Właśnie po tych zadaniach i oczywiście pusta, jeśli byliśmy mili dla Lynette, czyli cały czas się zwracaliśmy do niej per pierwszy obywatelu, wtedy nasza postać zostaje kapitanem straży i dostaje mnóstwo bonusów, które na tym etapie gry kompletnie nas nie obchodzą. Jednak tak mi się zdaje, że właśnie to zadanie musimy wykonać, żeby zostać tym kapitanem. Jeśli tego nie wykonamy, to chyba nie będziemy. Bo to jest znów wielka przysługa dla wspaniałego Cryptopolis. No i tak, tu znowu mamy korytarz pełen pułapek, które... przez połowę czasu nie zadają mi wrażeń. Co jest w zasadzie bardzo... bardzo celne, jeśli chodzi o cały mytos tego pancerza wspomaganego, który, jak pamiętamy, miał czynić z właściciela praktycznie chodzący czołg.